Cześć, dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie w dzisiejszym kwadransiku ze słowem, który trochę nieco spontanicznie, ale powstaje i jest tutaj dzisiaj nagrywany specjalnie dla Was. U nas trochę późno, trochę ciemno, ale mam takie przekonanie i całym sercem w to wierzę, że będziecie pobłogosławieni tym wszystkim, co dzisiaj usłyszycie. I zanim wejdziemy w to, co najważniejsze, czyli w rozważanie Słowa Bożego, dzisiaj chciałbym powiedzieć Wam, że wyszła nasza nowa, moja nowa książeczka, zawsze mówię nasza, no samym pisałem, Życie w łasce. Więc to jest książka, która myślę pomoże wielu z Was prowadzić takie życie z Bogiem, które jest życiem nie na siłę, nie siłowaniem się z rzeczami, które stają gdzieś na drodze naszego duchowego rozwoju. I wielu chrześcijan, wielu ludzi wierzących próbuje napinać mięśnie i myślą, że takim napinaniem mięśni osiągną w życiu duchowym sukces. Sekret polega na tym, by zaufać Jezusowi w tym, co On zrobił dla nas, a nie sobie samemu w tym wszystkim, co my próbujemy wyprodukować naszym duchowym życiem. Więc o tym jest ta książka. Bardzo serdecznie zapraszam, byście sobie ją sprawili albo komuś jako taką jakąś niespodziankę, prezent. I w opisie możecie znaleźć do niej link. Również w opisie możecie znaleźć przekierowanie do najbliższych posług, które będziemy mieli w maju. Jedziemy w piątek i w sobotę do Berlina, także będziemy w Berlinie, będziemy w różnych innych też miejscach w Polsce, także zobaczcie gdzie, żebyśmy się mogli wspólnie tam spotkać. A dzisiaj chciałbym Was zaprosić do tego, byście otworzyli Słowo Boże na drugim rozdziale, drugim liście do Koryntian, na trzecim rozdziale. I będzie to dość długi fragment od 4 do 18 wersetu. No ale to w końcu kwadransik ze słowem, także poczytamy wspólnie, myślę, ten dłuższy urywek pisma. Także otwórzcie go razem ze mną. A dzięki Chrystusowi taką ufność w Bogu pokładamy. Nie żebyśmy uważali, że jesteśmy w stanie pomyśleć coś sami z siebie, lecz wiemy, że ta możność nasza jest z Boga. On też sprawił, żeśmy mogli stać się sługami nowego przymierza. Przymierza nie litery, ale ducha. Litera bowiem zabija, duch zaś ożywia. Lecz jeśli posługiwanie śmierci utrwalone literami w kamieniu dokonywało się w chwale, tak iż synowie Izraela nie mogli spoglądać na oblicze Mojżesza z powodu jasności jego oblicza, która miała przeminąć, to ileż bardziej pełne chwały będzie posługiwanie ducha. To jest bardzo ważny fragment i może nawet zrobimy tutaj na moment przerwę. Pamiętacie ten moment, kiedy Mojżesz przyszedł ze spotkania z Bogiem i jego twarz jaśniała tak bardzo, że ludzie nie mogli na niego patrzeć. Jego twarz jaśniała prawie jak moja od lampki, ale ludzie nie mogli patrzeć na Mojżesza, na jego twarz, bo jego twarz świeciła po spotkaniu z Bogiem, lśniła chwałą Boga. I tutaj to, co mówi Święty Paweł, jest bardzo ważne, że Stary Testament, Stare Przymierze było jedynie cieniem, było jakimś tylko małym odbiciem chwały, która ma się objawić w Nowym Testamencie. Gdzie już nie wybiera sobie Bóg jednego kapłana, jednego proroka, jednego króla raz na jakiś czas, żeby przemówić, żeby przyjść do ludu i żeby objawić swoją chwałę, ale Nowe Przymierze jest o tyle doskonalszym przymierzem, że Chrystus przychodzi, by uczynić każdego z nas prorokiem, kapłanem i królem. To znaczy, by każdy z nas miał takie doświadczenie chwały, jakie miał Mojżesz. Czy to nie jest niesamowite? By każdy z nas miał takie doświadczenie bliskości Boga, jakie właśnie czytamy, że działo się w życiu Mojżesza, działo się w życiu Abrahama. Wszyscy jesteśmy do tego wezwani i to mnie bardzo fascynuje, chcę Wam powiedzieć. I Święty Paweł o tym mówi. O ileż bardziej pełne chwały będzie posługiwanie ducha. O ileż bardziej w Nowym Przymierzu, w Nowym Testamencie nasze twarze, nasze oblicza powinny lśnić chwałą Pana, jeśli w starym, niedoskonałym przymierzu, w którym Chrystus jeszcze nie przyszedł i się nie objawił, chwała była tak wielka. Powinniśmy zacząć modlić się naprawdę o wielkie objawienie Bożej chwały przez nasze życie. Jeżeli bowiem posługiwanie potępieniu jest chwałą, to o ileż bardziej będzie obfitować w chwale posługiwanie sprawiedliwości. Wobec przeogromnej chwały okazało się w ogóle bez chwały to, co miało chwałę tylko częściową. Jeżeli zaś to, co przemijające było w chwale, to jest refren, który się powtarza, daleko więcej cieszy się chwałą to, co trwa. Żywiąc przeto taką nadzieję, z jawną swobodą postępujemy,
a nie tak jak Mojżesz, który zakrywał sobie twarz, ażeby synowie Izraela nie patrzyli na koniec tego, co było przemijające. A stępiały ich umysły i aż tak do dnia dzisiejszego, gdy czytają Stare Przymierze, pozostaje nad nimi ta sama zasłona, bo odsłania się ona w Chrystusie. Święty Paweł mówi o Żydach, mówi o ludziach żyjących w Starym Przymierzu. Żyli jakby za zasłoną, w oddzieleniu od chwały. I kiedy czytają Stare Przymierze, pozostaje nad nimi ta sama zasłona, bo odsłania się ona dopiero w Chrystusie. I aż po dzień dzisiejszy, gdy czytają Mojżesza, zasłona spoczywa na ich sercach. I uwaga, co się dzieje dzisiaj, kiedy przyszedł Chrystus. A kiedy ktoś zwraca się do Pana, do Jezusa, zasłona opada. Pan zaś jest Duchem, a gdzie Duch Pański, tam wolność. My zaś wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską, jakby w zwierciadle za sprawą Ducha Świętego, coraz bardziej jaśniejąc, upodabniamy się do Jego obrazu. To jest niezwykłe słowo od samego początku tego fragmentu, że jesteśmy nie w przymierzu litery, ale żyjemy w przymierzu Ducha. Żyjemy w przymierzu Ducha Świętego, który jest większy od tego przymierza, które było kiedyś w życiu Mojżesza. I że nasze oblicze, nasza twarz, nasze ciała powinny odbijać tą chwałę na ziemi. To jest niesamowite, że Święty Paweł zdradza nam tutaj receptę na to, w jaki sposób dać się przemieniać Bogu. Nie wiem, czy zwróciliście kiedyś na to uwagę, ale wielu z nas próbuje się przemieniać na własną siłę, na własną jakąś rękę. Próbujemy sami przemieniać się swoimi własnymi siłami i to często nie działa. To jest bardzo frustrujące. I Święty Paweł zdradza nam, co zrobić i jak to zrobić, żeby nasze życie było przemienionym życiem. I on mówi, że kiedy przebywamy w obecności Pana, kiedy wpatrujemy się w tą lampkę, która na nas świeci, kiedy wpatrujemy się w to światło, które na nas świeci, to jest najlepszy sposób na to, by dać się Bogu przemienić. To obecność Boga nas przemienia. To obecność Ducha, w której jesteśmy, w której trwamy, przemienia nas dużo bardziej, dużo mocniej niż nasze próby, nasze wysiłki, nasze siłowania, nasze starania. I wiecie, ja tego doświadczyłem na ostatnim naszym wyjeździe w Stanach. Trochę wam opowiadaliśmy na vlogach, oglądajcie, bo jeszcze jeden wyjdzie, co tam się działo, co Pan Bóg czynił, czego dokonywał. I naprawdę spędziliśmy tam wiele godzin w uwielbieniu Boga, spędziliśmy wiele godzin spędzając czas z ludźmi, którzy byli napełnieni Duchem Świętym. I muszę wam powiedzieć, że dostrzegłem taką dużą zmianę w sobie, taką dostrzegalną różnicę w swoim życiu, w swoim sercu, w swoim wnętrzu po przyjeździe tutaj, że nagle zauważyłem, że moje sumienie jest dużo bardziej wyczulone. Że kiedy zacząłem gdzieś dzisiaj wracać do moich normalnych obowiązków i na pewne rzeczy trochę machałem ręką, po powrocie ja nagle się zorientowałem, że nagle Bóg mi dużo szybciej zaczyna pokazywać rzeczy, że ja dużo szybciej zaczynam dostrzegać w sobie, że coś jest takim już cieniem, jakąś taką strefą szarości, że już coś, co było dla mnie takie, powiedzmy, no dobra, nagle się orientuję, a nie oceniaj tak szybko tego człowieka, a nie miej złej opinii od razu o tym człowieku, bo może przechodzić coś, o czym nie wiem, może sam sobie nie, a może sobie w ogóle super radzi, a tobie się wydaje, że sobie nie radzi. Zacząłem gdzieś zwracać uwagę na jakieś drobniejsze gesty w moim życiu, które wydają mi się dużo bardziej dzisiaj święte niż były. I to jest niezwykłe, co zobaczyłem w sobie, kiedy Bóg mnie przemienił po tym czasie bycia tam, w obecności Bożej, w godzinach spędzonych w uwielbieniu, też w godzinach spędzonych z ludźmi, którzy byli napełnieni Duchem Świętym. I to jest coś takiego niezwykłego, co się we mnie zadziało i co się we mnie stało, co wiem, że jest dużą lekcją, kolejną lekcją znowu dla mnie w moim życiu, że jeśli chcę się w życiu przemieniać, jeśli chcę, żeby Bóg mnie przemieniał, a nie ja, żebym się napinał, próbował, nic z tego nie ma, to potrzebuję spędzać czas w obecności Bożej. Dlatego zrobiliśmy projekt Chwała Mu, który ciągle gdzieś jest w naszych sercach. Chcemy być w uwielbieniu, chcemy trwać w uwielbieniu, chcemy niedługo spotkać się na żywo, gdzie i kiedy, powiemy wam niedługo, żeby trwać w obecności Bożej, żeby być w uwielbieniu. Niektórzy będą może mówić, a po co wam tyle godzin w uwielbieniu? A właśnie po to, żeby upodabniać się do Chrystusa, bo tam działa Duch Święty, gdzie Go wielbimy, gdzie Go wywyższamy, gdzie Go uwielbiamy. I chcę wam powiedzieć, że Bóg zaprasza nas do życia w Duchu Świętym.
Bóg zaprasza nas do słuchania Jego wskazówek, Bóg nas zaprasza do słuchania tego, co On będzie mówił do nas. I chcemy podzielić się z Wami, zaraz z Irminą, która się tu pojawi w cudowny sposób, świadectwem z dnia dzisiejszego, tego jak pierwszy raz po powrocie poszliśmy sobie do centrum handlowego, w którym nic nie kupiliśmy, żeby po prostu zrobić pewne rzeczy, które sobie gdzieś tam ustaliliśmy, a Pan Bóg zaczął działać. Także Irminka, chodź. Nic tak zrobić. Chodź. No to co, powiedz, co tam się dzisiaj działo w galerii handlowej. To może zacznij, bo w sumie no dobra, zaczęło się. No bo się w sumie zaczęło trochę ode mnie. To co też mówiliśmy sobie, że chcieliśmy przyjechać do Polski, przylecieć do Polski i kontynuować taki nasz styl życia w gotowości, żeby dzielić się z ludźmi Ewangelią na ulicach i w różnych miejscach. No i poszliśmy dzisiaj sobie do galerii i usiedliśmy na kawkę w Starbucksie. No i siedzieliśmy tam sobie. Ja od razu, kiedy zobaczyłem jedną z osób, nie wiem, kelnerkę tą obsługującą, od razu jak na nią spojrzałem, mówię, co, o coś z nią chodzi. Ja mówię, tylko co ja mam jej powiedzieć? I totalnie nie wiedziałem co. I gadaliśmy tam, siedzieliśmy z pół godziny i ja się nie mogłem skupić na tym, co Marcin z Irminą mówią, bo ja ciągle myślałem, co, muszę jej coś powiedzieć. A jak nie wiesz co powiedzieć, to powiedz, że Pan Jezus ją kocha bardzo. I tak nie wiedziałem, bo tam co chwilę była albo ona, albo tam te cztery koleżanki jeszcze, które się kręciły. I mówię, mam na to dobry sposób. Poszliśmy i pamiętam, jak wstaliśmy, ja mówię, dobra, podejdę do niej. I mówię, do niej był taki słoiczek na piwki. I mówię, do was, to dla was, czy dla kierownika? A ona mówi, no dla nas. No i wrzuciliśmy tam jakąś kwotę. I ona mówi, wow, w ogóle tego, nie, że tak dużo, że... Mówię, no, chcieliśmy wam powiedzieć, że Pan Jezus nam bardzo błogosławi i chcieliśmy was pobłogosławić i powiedzieć, że Pan Jezus was bardzo kocha i troszczy się o was i tak stanęliśmy na nie i wam błogosławi, chcemy się tym podzielić, bo Bóg jest naprawdę dobry i może macie coś, o co chcecie, żeby się pomodlić w waszym życiu. One się zaciekawiły, w ogóle nie było żadnej wtopy, były bardzo w tym ciekawe i faktycznie, znaczy takie zaciekawione. I tak pobłogosławiliśmy je, powiedzieliśmy, że będziemy się o nie modlić, to było bardzo fajne. No i odchodząc stamtąd, miałem takie poczucie, no fajnie, no bo wahałem się, zrobić to czy nie zrobić, bo mówię, no i co, podejdę i powiem, że Pan Jezus ją kocha i zrobię z siebie debila, a potem myślę sobie, no nawet jak zrobię, to co? Co mam do stracenia? Już mam dosyć takich sytuacji, kiedy miałem coś zrobić, a nie zrobiłem, bo się przestraszyłem. Mówię, ja już nie chcę tak żyć. I właśnie wtedy poszliśmy dalej. Tak, i odchodzimy, dzielimy się tą sytuacją, że tak naprawdę dało nam to dużą radość. Tak. Nagle to dosłownie było może 30 sekund dalej i tak. Ja nagle zatrzymuję chłopaków i mówię, ej, czekajcie. Ty to zrobiłeś, ja też muszę zrobić. Tak, ty to zrobiłeś, ja też muszę zrobić, ponieważ w tym momencie, kiedy poszliśmy te parę kroków dalej, tak. Zobaczyłam, że w kawiarni siedzi dziewczyna w czerwonej sukience w białe kropki. A dzisiaj rano, gdy się modliłam i oddawałam ten dzień Panu Bogu i mówiłam mu, Panie Boże, jeżeli chcesz się kogoś dotknąć, chcesz się do kogoś szczególnie przyjść, jeśli chcesz mi do kogoś posłać, to pokaż mi tę osobę. Tak. I zobaczyłam właśnie taki obraz, że w galerii, bo wiedziałam, że się widzimy wieczorem, że w galerii będzie dziewczyna w czerwonej sukience, w białych, i ta sukienka będzie miała na sobie białe kropeczki. I oczywiście cały dzień, bo pomyślałam sobie, okej, może to nie będzie inna galeria, może to będzie jakieś inne miejsce. Cały dzień miałam spotkanie, gdzie bym nie była w Warszawie, to po prostu wypatrywałam dziewczyny w czerwonej sukience z białymi kropkami i nigdy nie spotkałam nawet żadnej dziewczyny z czerwoną sukienką. I to było niesamowite, że w momencie, kiedy uczyniliśmy ten jeden krok wiary, tak. Żeby po prostu głosić Jezusa, dosłownie otworzyło to taki worek. Bo nagle to było tak, że podzieliliśmy się tym i nagle ty zobaczyłaś, ej, tam siedzi dziewczyna, którą widziałem rano, pokazałaś tam notatkę na telefonie i zastanawialiśmy się, jak iść, więc Marcin z Irminą poszli. Poszliśmy tej dziewczyny powiedzieć jej o Jezusie, o tym doświadczeniu, a no Marcin stał i się modlił. Tak, ja się modliłem, tak, i wy powiedzieliście, że ona była w ogóle bardzo poruszona. Tak, bardzo była poruszona i wierzymy, że też Jezus ją dotykał i że to było takie ważne, że mieliśmy jej to po prostu tak, powiedzieć. Wzruszyła się tym i to było piękne. Tak, bardzo. A w tym momencie podszedł do mnie chłopak, mówi, Marcin, to nie jest przypadek, że ja cię tu dzisiaj spotkałem. Czyli rozumiecie, my głosimy tamtej dziewczynie Jezusa, a w tym momencie ktoś podchodzi tak. do Marcina, który się modlił za tę sytuację. I gdyby nie pierwsze świadectwo, które jakby daliśmy i pierwsze zaczepienie, nie otworzyłyby się drzwi do drugiego, tak. co Irmina widziała dzisiaj rano na modlitwie w duchu
i ten człowiek by nas minął, my byśmy się nie spotkali, bo myśmy się po prostu w punkcie jednym spotkali z tym trzecim chłopakiem, który poprosił mnie o modlitwę i powiedział: Marcin, ja wierzę, że to nie jest przypadek, że się dzisiaj spotykam, proszę pomóc się za mnie. I byliśmy tacy bardzo poruszeni tym, nie? Że po prostu taka odwaga w pierwszym kroku otworzyła drzwi do kolejnych rzeczy, które Bóg już przygotował i rano nam o nich mówił na modlitwie. Tak, pokazał, no. Więc to było coś, co nam bardzo dało wielką radość, że byliśmy dzisiaj naprawdę w duchu, że byliśmy w takim spotkaniu z Bogiem, które On dla nas przygotował. Tak, i że to nie jest przypadek, że to nie było tak, że my sobie to wymyśliliśmy, że to jest ta osoba, że to jest ta osoba, to jest ta osoba, tylko były takie konkrety, że w ciągu dosłownie kilku minut mogliśmy mówić o Jezusie i tak naprawdę budować, nieść nadzieję kilku osobom, nie? Więc zachęcamy Was do takiej odwagi też, że kiedy często zrobisz pierwszy krok, Bóg pokaże Ci całą planszę. Nie musisz mieć zaplanowanego wszystkiego, zrób pierwszy krok, to do czego Bóg Cię zaprasza, a zobaczysz, jak otworzą się kolejne kroki. Także może Irmina, dzisiaj Ci się pomóc za tych, którzy są tutaj z nami, o takie gotowe serce i gotowe serce na zmiany. I dzisiaj pierwsza lekcja z tego odcinka: jeśli chcesz żyć w Duchu Świętym, spędzaj czas z Bogiem, spędzaj czas na uwielbieniu i otaczaj się ludźmi, którzy są pełni Ducha, bo ja wierzę, że to, co się we mnie zadziało się przez to, że trwałem w obecności Boga i trwałem z ludźmi, spędzałem czas z ludźmi pełnymi Ducha Świętego. A to wszystko, co jest życiem w Duchu, o którym mówi Święty Paweł w tym fragmencie, jest konsekwencją spędzania czasu z Bogiem na modlitwie i z ludźmi, którzy są Jego pełni. Także pomódlmy się. Dobra. Panie, prosimy Cię o to, abyś Ty posyłał nam swojego Ducha Świętego. Prosimy Cię o Twoje namaszczenie. Prosimy Cię, Panie, o Twoją odwagę. O to, abyśmy potrafili iść, abyśmy potrafili Cię głosić, abyśmy cały czas potrafili przebywać w Twojej obecności, abyśmy potrafili być też tacy wyczuleni na to, co Ty do nas mówisz, do kogo nas posyłasz, Panie. Prosimy Cię o to, abyśmy byli odważni i radośni, abyśmy przebywali w Twojej obecności, aby nasze twarze świeciły Tobą, abyśmy byli odblaskiem Twojej miłości, Panie, i abyśmy byli tymi, którzy niosą Twoją miłość. Amen. Panie, Amen. Daj nam świecić jeszcze bardziej jak Mojżesz i nieść Twoją radość, nieść Twój pokój i nieść Twoje namaszczenie. O to wołamy, o to prosimy dla nas i dla każdego z Was w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Niech tak będzie, kochani. Pozdrawiamy Was. Cieszymy się, że możemy się trochę na zmęczeniu, jeszcze takim przetyraniu, jetlagiem bardzo dzielić się z Wami, dzielić się z Wami tym słowem. Błogosławimy Was, módlcie się za nas. Jedziemy zaraz do Berlina, w inne miejsca, głosić Słowo Boże i modlimy się o jeszcze większe rzeczy niż te, które widzieliśmy. Pies za okna chyba też Was pozdrawia. Ściskamy, błogosławimy, z Bogiem, pa. Amen.